Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie i dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o książce Katarzyny Bereniki Miszczuk, czyli o książce pod tytułem Druga Szansa. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak mi się ta książka podobała, o czym ona w ogóle jest, to zapraszam do oglądania. In the morning when I wake. Druga Szansa to było moje pierwsze spotkanie z Katarzyną Bereniką Miszczuk, a ta autorka jest dosyć popularna wśród szczególnie młodzieży, bo właśnie dla młodzieży ona pisze. Przede wszystkim za sprawą cyklu książek Kwiat paproci, które oparte są na wierzeniach słowiańskich. Ja natomiast sięgnęłam po Drugą Szansę, nie jest to najnowsza książka, jest to natomiast wznowienie, niedawno wyszła w tej przepięknej, nowej okładce. No i jak mi się podobało oraz czy było to udane pierwsze spotkanie, zaraz Wam wszystko powiem. Główną bohaterką Drugiej Szansy jest 22-letnia Julia, która pewnego dnia budzi się w szpitalu, kompletnie nie pamięta jak się tam znalazła, co się stało, ani nawet kim jest. Szpital, w którym się znalazła, nosi nazwę Druga Szansa właśnie i jest to miejsce zajmujące się takimi przypadkami podobnymi do niej, to znaczy osobami, które przede wszystkim utraciły pamięć w wyniku najróżniejszych wypadków. Julia dowiaduje się, że jest jedną osobą, która przeżyła pożar jej domu, to znaczy jej rodzice zginęli w tym wypadku i właśnie dlatego trafiła pod opiekę lekarzy Drugiej Szansy. Jej terapeutką będzie tutaj Zofia Morulska. W szpitalu zaczynają dziać się różne rzeczy, które ciężko jest wyjaśnić. Julia w pewnym momencie nie wie już, co jest rzeczywistością, a co powiedzmy halucynacją wywoływaną lekami albo też brakiem przyjmowania tych leków, bo czasami Julia celowo ich nie bierze i właśnie na tym opiera się cała książka, to znaczy kluczem do całej zagadki jest tutaj przypomnienie sobie przeszłości Julii. A czy jej się to uda, to oczywiście tego Wam już nie zdradzę, zachęcam do przeczytania tej książki. No i może od razu Wam powiem, że naprawdę ta książka wywarła na mnie spore wrażenie, mimo że jest to typowo literatura młodzieżowa, chociaż właściwie główna bohaterka jest prawie że w moim wieku, tego się troszeczkę nie spodziewałam, myślałam, że bohaterowie będą młodsi, powiedzmy w wieku szkolnym, natomiast Julia, tak jak wspomniałam, ma 22 lata, ja mam 25, więc nie jest to wielka różnica. Może właśnie dlatego ta książka tak bardzo mi się spodobała. To, co jest w tej książce najlepsze, to przede wszystkim jej klimat. Katarzyna Berenika Miszczuk pokazała, że fantastycznie potrafi budować napięcie i klimat tej książki, oczywiście mamy tutaj fantastyczne tło do tej historii, bo jest to niejako szpital psychiatryczny. Oczywiście żaden z członek personelu się do tego nie przyzna, natomiast tak z zewnątrz, z boku, jako czytelnicy widzimy, że miejsce to do złudzenia przypomina właśnie szpital psychiatryczny. Pacjenci tutaj również zachowują się, powiedzmy, jak obłąkani, czy to w wyniku leków, czy w wyniku tego, że na przykład są tutaj już od wielu lat i nie potrafią sobie przypomnieć swojej przeszłości. Natomiast mamy tutaj także kruki, które są dosyć ważną częścią tej historii. Złowieszcze kruki, które zwiastują coś wiadomo niedobrego. Tak jak to było od wieków w kulturze, mamy również duchy, także naprawdę niektóre fragmenty tej książki wywołują gęsią skórkę. Tak jak wspomniałam, akcja książki rozgrywa się niejako w szpitalu psychiatrycznym, w którym w pewnym momencie zaczynają dziać się dziwne, niewytłumaczalne rzeczy. Julia nie potrafi już rozróżnić, co jest rzeczywistością, co jest koszmarem, co jej się śni, a co jest prawdą. Oczywiście lekarze tutaj też są tacy szemrani, wiecie, podejrzani, nie wiadomo, czy można im zaufać, czy nie. W pewnym momencie również my, jako czytelnicy, już się pogubiliśmy, nie wiemy, czy wierzyć Julii, nie wiemy, czy wierzyć Zofii Morulskiej, która jest jej terapeutką, nie wiemy, czy wierzyć lekarzom, nie wiemy, czy wierzyć innym bohaterom tej książki, którzy również się tutaj pojawiają, mają jakieś tam swoje teorie. Na przykład jest to jedna pacjentka, która wróży wszystkim śmierć. Jeżeli chodzi o rówieśników Julii, to nie jest ich wielu w Drugiej Szansie. Mamy tutaj przede wszystkim Adama, z którym bohaterkę połączy, powiedzmy, jakieś uczucie, także mamy tutaj delikatny wątek romansowy. Natomiast już na samym początku warto zaznaczyć, że jest to bardzo drugoplanowa rzecz. Ten wątek romansowy w ogóle tutaj nie wychodzi na pierwszy plan, jest zachowany zupełnie w tle. Najważniejsze są tutaj tajemnice i odzyskiwanie pamięci. Jeżeli chodzi o ten wątek romansowy, to jest on w porządku, to znaczy jest on dosyć sztampowy, ale też nie jest on jakiś taki bardzo, wiecie, rażący. To znaczy mamy tutaj przystojnego dwudziestokilkulatka, takiego typowego bad boya, który przysparza personelowi szpitalu niemało kłopotów. No i oczywiście Julia straci dla niego głowę w pewnym momencie, jak to w takich książkach bywa. No ale tak jak mówię, jest to rzecz kompletnie poboczna, więc też nie warto poświęcać jej zbyt wiele czasu. Mamy tutaj jeszcze Izabelę i Pawła, jest to dwójka bohaterów w podobnym wieku do Julii. Oni również znajdują się w Drugiej Szansie właśnie dlatego, że utracili pamięć. I jeżeli chodzi o bohaterów, to moją uwagę tutaj szczególnie przykuła Edytka. Edytka jest córką założyciela ośrodka i cierpi na autyzm, natomiast jej postać ma bardzo duże znaczenie dla książki. To znaczy może nie tyle duże znaczenie, co po prostu jak dla mnie była najbardziej fascynującą postacią w tej książce. Oczywiście nie mogę Wam zdradzić dlaczego, bo no to byłby totalny spoiler. Ale jeżeli będziecie czytać tę książkę, to zwróćcie uwagę na postać Edytki. Jeżeli chodzi o główną bohaterkę, Julkę, to jej kreacja według mnie jest tutaj malutkim minusikiem w tej książce, ponieważ ona często wykazywała się taką dosyć sporą naiwnością. To znaczy, za każdym razem, kiedy udało jej się coś przypomnieć, albo wydawało jej się, że sobie to przypomniała i to na przykład nie zgadzało się z tym, co mówili jej lekarze, to zamiast jakoś sprytnie spróbować przyłapać ich na kłamstwie, to ona wprost mówiła, że wydaje jej się, że było tak, a oni mówią, że było tak. I wtedy ci lekarze jakby mieli szansę z tego wybrnąć, naprawić swój błąd, także no tutaj według mnie Julka była zbyt naiwna i zbyt
bardzo ufna osobom, którym nie powinna ufać, tym bardziej, że w pewnym momencie tej książki nie ufa nawet sobie, także tym bardziej nie powinna ufać nikomu obcemu. Także to był dla mnie drobny minus, ale poza tym ta książka naprawdę bardzo mi się podobała, do tego stopnia, że po jej zakończeniu miałam tę historię jeszcze długo, długo w głowie i napisałam do autorki, do Katarzyny Berenki-Miszczuk na Instagramie. Oczywiście miałam swoją własną interpretację tego zakończenia i okazało się, że była ona słuszna, ale po prostu musiałam uzyskać to potwierdzenie, tak więc zaraz po skończeniu tej książki napisałam do autorki na Instagramie, zadałam jej kilka pytań typu, nie mogę Wam przytoczyć tych pytań, bo właśnie one odnoszą się ściśle do zakończenia, także są dużym spoilerem. Ale autorka potwierdziła moją interpretację książki i uważam, że to jest coś naprawdę genialnego, bo wydaje się, że to jest taka zwykła, typowa powieść dla młodzieży, taka lekka historia, o której się szybko zapomni. A ona tutaj naprawdę ma drugie dno, to jest wbrew pozorom naprawdę głęboka książka. Fabuła jest tutaj bardzo dobrze skonstruowana, to wszystko się klei, to wszystko się trzyma kupy, no i to zakończenie jest naprawdę prawdziwą bombą, daje do myślenia i myślę, że jest to jedna z lepszych książek młodzieżowych, jakie ja w ogóle czytałam, już nie mówiąc nawet o polskich autorach. To jest, wydaje mi się, dosyć spora rekomendacja, bo zwykle, właściwie bardzo rzadko książki wywołują we mnie aż takie emocje, a już na pewno nie książki młodzieżowe, żebym ja jeszcze potem, po skończeniu lektury, tak długo o nich myślała. Także naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jeżeli chodzi o tę książkę. I już tak zmierzając ku końcowi i podsumowując trochę tę moją pogadankę na temat tej książki, naprawdę na plus tutaj jest klimat, jest niesamowicie wykreowana atmosfera tej książki, czuć tutaj naprawdę ten szpital psychiatryczny, takich podejrzanych lekarzy, włos jeży się naprawdę na skórze, czytając tę książkę momentami, także klimat jest tutaj świetny, również jest umiejętnie zbudowane napięcie, tę książkę czyta się bardzo dobrze, to jest taki typowy page-turner, to znaczy chcemy wiedzieć, co jest dalej, czytamy tę książkę, ciężko nam się jest od niej oderwać, także mimo nawet, że początkowo byłam dosyć sceptycznie do niej nastawiona, to szybko właśnie ta akcja się rozkręciła, szybko się wciągnęłam w wir wydarzeń i później już nie chciałam jej odkładać w ogóle. Także to też jest bardzo duży plus tej książki według mnie. Jeżeli chodzi o minusy, no to właśnie kreacja głównej bohaterki, która była według mnie trochę zbyt naiwna, tym bardziej, że miała przecież 22 lata, więc nie była już taką nastolatką, była powiedzmy dorosłą kobietą, co prawda przeżyła traumę, bo dowiedziała się, że straciła rodziców w wyniku pożaru, sama tej swojej przyszłości kompletnie nie pamięta. Więc może można to jakoś usprawiedliwiać, że ona faktycznie tym lekarzom chce wierzyć, ale mimo wszystko bardziej chyba wierzyłabym samej sobie, a tutaj są takie momenty, że ona bardziej wierzy lekarzom niż samej sobie i to mi się trochę nie podobało, to mi trochę zgrzytało. No ale mimo wszystko tę książkę oceniłam na takie mocne 8 na 10 gwiazdek, bo wywołała we mnie sporo emocji i to zakończenie dało mi bardzo dużo do myślenia. Uważam, że jest to świetnie skonstruowana powieść, z rewelacyjną fabułą, z fajnymi bohaterami. No i właściwie to mogę dodać tylko tyle, że bardzo Wam tę książkę polecam, przede wszystkim młodzieży, ale jak widać na moim przykładzie również dorosły czytelnik znajdzie w niej coś dla siebie, także nie skreślałabym jej tylko ze względu na to, że mam na przykład już 25 czy 30 lat. Dajcie mi znać, czy czytaliście tę książkę, bo nie jest ona nowa, tak jak wspomniałam, jest to zaledwie wznowienie, a sama książka wyszła bodajże w 2013 roku, o ile się nie mylę. I może mieliście szansę już ją czytać, a jeżeli nie, to dajcie mi znać, co myślicie o twórczości Katarzyny Bereniki-Miszczuk ogólnie, bo pewnie mieliście okazję czytać czy to tej książki właśnie z tego cyklu Kwiat paproci, czy może jakieś inne, bo kilka już ich na swoim koncie ma. Dla mnie, tak jak wspomniałam, było to pierwsze spotkanie z jej twórczością, ale po tej książce już wiem, że na pewno nie ostatnie i czaję się teraz na obsesję. Obsesja to chyba również jest coś, co dzieje się w takim klimacie szpitalu psychiatrycznego. Także jestem tej książki bardzo ciekawa i chyba najbardziej właśnie do niej ciągnie w następnej kolejności. I to by było właściwie na tyle, także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, o zostawieniu komentarza i o zasubskrybowaniu mojego kanału, jeżeli chcielibyście oglądać więcej moich filmów. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!